Nazywam się Aldona Olchowska i w spektaklu Mężczyzna gram Elkę. Elka jest młodą dziewczyną, pracuje w biurze, mieszka sama z siostrą i niedawno się zakochała. I wydajesz mi się najpiękniejszą istotą na świecie. Taką, jak ty to powiedziałeś, taka pri. No widzisz, jestem taka głupia, że nawet powtórzyć nie potrafię. Myślę, że cała współpraca przy projekcie Gabriela Zapolska w Chicago przebiega nam w miłej atmosferze. Myślę, że każdy przychodzi tutaj dlatego, że jest to jego pasja. Robimy to poza swoim życiem zawodowym, spędzamy tutaj mnóstwo czasu. Czasami 3 razy w tygodniu po 6-7 godzin. Także musimy to kochać. Czujemy się dobrze w swoim towarzystwie i myślę, że to będzie widać też na scenie podczas odbioru całej sztuki. Jak żeś to zbladła? Ja? Nie zważaj na to. Tak mi dziwnie. Coraz dziwniej, gdy jestem przy tobie. Błogo mi, a zarazem ta błogość ból mi sprawia. Cierpię, ale jestem taka szczęśliwa. Boże, to jest straszne uczucie. No Karol, dlaczego ty mnie nie całujesz? Nazywam się Łukasz Antosz i w spektaklu pod tytułem Mężczyzna gram postać Karola. Karol to jest pępek świata, osoba, która oczekuje, że życie da mu dokładnie to, czego sobie wymarzył, a jeżeli idzie nie po jego myśli, to obwinia wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Nie płacz! Będziemy sobie musieli wyperswadować to małżeństwo. Nie. Wręcz przeciwnie. Ona się zgadza. Ale jak to przeciwnie? To jest święta, dobra kobieta. Ona powiedziała dobrze. Powiedziała, że w sądzie zezna wszystko tak, jak każesz, słyszysz? Tak mówiła. Tak i była dla mnie taka dobra, taka miła. Karol, będziemy wreszcie tym mężem i żoną, słyszysz? Już będziemy na całe życie razem. Edyta Łuckoś, gram w spektaklu Ninę. Nina jest osobą walczącą o swoje prawa do mężczyzny, ale jest osobą zwariowaną i śmieszną. Sztuka Gabrieli Zapolskiej Mężczyzna jest sztuką ponadczasową. Mówi o rzeczach, które dotyczą nas współcześnie. Są to emocje, rozterki miłosne. Jest to ponadczasowy temat i myślę, że każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie w postaciach, które odtwarzamy. Na to szkolne wypracowanie, które mi posłaniec wręczył. Nie bawię się w kompromitujące pisaniny, zwłaszcza gdy nie wiem, w jakiego rodzaju ręce mój list trafi. Przyszłam. Przyszłaś pani tu po to, bo sądziłaś, że zastaniesz męża i że zrobisz mu scenę. Czy się mylę? Jakim prawem mnie pani badasz? Czy się mylę? No, widzę, pani jesteś bardzo nerwowa. Może pani spocznie? Nazywam się Anna Dolecki. W przedstawieniu Mężczyzna gram Julkę. Julka to starsza siostra Elki. Kobieta o twardym charakterze, zdyscyplinowana, profesorka, wykształcona kobieta, która jest wyjątkowo feministką i o poglądach wczesnosocjalistycznych. Niemniej jednak, pomimo jej twardego charakteru, Julka rozwija się również na scenie jako kobieta. Sztuka Gabrieli Zapolskiej jest na pewno ponadczasowa. Charaktery ludzkie się nie zmieniają. Zmieniają się tylko sytuacje, zmienia się tylko wiek z 19 na 20, potem na 21. A my wszyscy naprawdę zostajemy taki sami, z takimi samymi problemami, z takimi samymi potrzebami i z taką samą miłością. Gabriela Zapolska na tamte czasy była bardzo odważną autorką, była bardzo odważną kobietą, zdecydowaną feministką, nienawidzącą mężczyzn. I tutaj w tej sztuce bardzo łatwo odkryć, o co Gabrieli Zapolskiej chodziło, jak ona naprawdę tych mężczyzn traktuje. Sama na pewno spotkała się kilka razy z niepowodzeniem, jak chodzi o układy damsko-męskie. I myślę, że stąd wzięła się jej sztuka Mężczyzna, gdzie pokazuje tą czarną stronę charakteru mężczyzny. A kochasz mnie zawsze? Dlaczego mnie ciągle o to pytasz? No ale powiedz. Przecież wiesz. No to pocałuj. Ale tak długo, długo jak dawniej. Daj spokój, mam katar. Jeszcze się zarazisz.
Pewnie znowu się przeziębiłaś. Oglądają Państwo monitor telewizji Polwyżyn. Jesteśmy bezpośrednio po premierze spektaklu Gabrieli Zapolskiej Mężczyzna w reżyserii Mariusza Kotowskiego, której towarzyszyła licznie zgromadzona publiczność, a także ekipa telewizji Polwyżyn. W Kameralnym Teatrze Chicago Dramatists w czwartek 14 lipca wieczorem odbyła się premiera sztuki Gabrieli Zapolskiej Mężczyzna w reżyserii Mariusza Kotowskiego. Przedstawienie reżyser przygotował przy współpracy z Krzysztofem Arsenowiczem i lokalnymi aktorami Łukaszem Antoszem, Anną Doleckie, Edytą Łuckoś oraz Aldoną Olchowską. Pełna sala i ogromne zadowolenie publiczności mówią same za siebie. To był wielki sukces. Myślałem, że przyszedłem na spektakl z amatorami, a okazało się, że to są profesjonaliści. Jestem pod dużym wrażeniem. Ta sztuka, przede wszystkim to jest dobry pomysł do tego, żeby sztukę po polsku, ale taką uniwersalną, mówiącą o wartościach, które odwołują się do każdej społeczności i również ponadczasową, zaprezentować w społeczności polonijnej. Obejrzeliśmy dzisiaj premierę, jeszcze kilka dni kolejnych spektakli, także jestem pod dużym wrażeniem i cieszę się, że tak wielu przedstawicieli Polonii będzie miało tę sztukę okazję obejrzeć i wszystkim ją serdecznie polecam. Świetna, naprawdę świetna sztuka. Moje dwie koleżanki występują w tym przedstawieniu, a więc nie mogło mnie zabraknąć na widowni. Cieszę się bardzo, że przyszłam. Edyta Ludzkoś i Ania Dolecka to moje dwie koleżanki, a więc przyszłam zobaczyć sztukę absolutnie. Cieszę się, że mogłam przyjść. Krzysztof Arsenowicz odbywał nieskończone i niezliczone próby z aktorami. Dzisiaj jak były nerwy i jak oceniamy swoją pracę, bo to ty szkoliłeś aktorów. Ja powiem tak, no, to taka rzadki moment, żeby się wzruszyć. Jak człowiek widzi, że te rzucane niepotrzebnie epitety, te wściekłości z mojej strony. Przepraszam Was, kochani, ale wydaje mi się, że to była jedyna droga, bo efekt jest naprawdę wspaniały. Myślę, że nie wiem, jak pozostali Państwo, ale widzę po uśmiechach, że się bardzo cieszą, że polubili, zaakceptowali cudowną młodzież artystyczną i całe to przedstawienie. Dziękuję. Muszę przyznać, że sztuka zachwyciła mnie od samego początku i gra aktorek tak samo, bo wszystkie aktorki wykazują się znakomicie. Uważam, że świetnie są dobrane do swoich ról i mogą się wykazać. A mężczyzna jak mężczyzna, wspaniały, polski, uroczy, wykształcony mężczyzna, którego każda kobieta pokocha. I reżyser spektaklu Mężczyzna, czy pierwsze nerwy opadły po premierze? Ja myślę, że pierwsze nerwy opadły dla mnie i dla aktorów i dla wszystkich, którzy byli związani z produkcją tego przedstawienia. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że się odbyło. Premiera jest za nami. Patrzymy teraz w przyszłość na następne kilka dni, żeby przywitać naszą publiczność, która przyjdzie obejrzeć aktorów z Chicago. A proszę mi powiedzieć, jest Pan zadowolony z aktorów? Jest Pan zadowolony, bo to jest Pana dzieło? Ja jestem bardzo zadowolony z aktorów i z całej produkcji, z całego teamu, production team, z osób, które pracowały i pozwoliły mi spełnić moje marzenie, bo to było moje marzenie, żeby tu w Chicago powstała grupa teatralna aktorów zawodowych, którzy będą przedstawiać nie małe spektakle, tylko głównie generalnie cały spektakl kogoś znanego z Polski. I Gabriela Zapolska była pierwszym wyborem, a plany? A plany są duże i mają przyszłość, widzę, ponieważ publiczność jest bardzo zadowolona i chce, widać, że jest głodna, zainteresowana sztuką polską, która będzie przedstawiona na dzisiaj, która będzie dla nich i będą mogli się odnaleźć i ten uniwersalne problemy, które są poruszane w tej sztuce, jak i w innych, które przyniosę, przyprowadzę i przedstawię z aktorami z Chicago, na pewno będą duże zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i do następnego pokazu.